Drodzy Państwo, drodzy goście, to jest druga część uroczystej oficjalnej ceremonii otwarcia 7. edycji Kongresu 590, która odbywa się pod hasłem Łączymy Wszystkich. Nazwa kongresu pochodzi, przypomnę, od kodu, prefiksu kodu kreskowego, którym oznaczane są towary wytwarzane bądź dystrybuowane przez polskie przedsiębiorstwa. I to nasze dzisiejsze spotkanie, dwudniowe spotkanie na kolejnej edycji Kongresu 590 jest możliwe dzięki znakomitym partnerom. W tym miejscu chcielibyśmy podziękować partnerom strategicznym Enea S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna, PKN Orlen oraz partnerom głównym PLUS, Grupa PZU, Grupa Tauron oraz PKO Bank Polski. Podczas najbliższych dwóch dni kongresu mówić będziemy szczególnie dużo o współpracy regionalnej w ramach inicjatywy Trójmorza. Dużo będzie o tym mowa, bowiem to region, który charakteryzuje się ogromnym potencjałem gospodarczym, a współpraca w ramach tego formatu już przynosi wymierne korzyści. Ponadto dynamika relacji politycznych ostatnich miesięcy wskazuje, że potrzeba współpracy jest absolutną koniecznością, zwłaszcza w obliczu zagrożeń zewnętrznych i próbie zawłaszczania potencjału i terytorium poszczególnych krajów. Drodzy Państwo, teraz z wielką przyjemnością chciałabym zaprosić na scenę i poprosić o zabranie głosu wiceprezesa Rady Ministrów, ministra aktywów państwowych, pana Jacka Sasina. Zapraszam, panie premierze. Wielce szanowni państwo ministrowie, państwo parlamentarzyści, tak licznie zgromadzeni szefowie firm państwowych, prywatnych, ekscelencje, państwo ambasadorowie, nasi reprezentujący naszych zagranicznych partnerów, wszyscy szanowni państwo. To ogromna radość móc być dzisiaj tutaj wspólnie z państwem w tym szczególnym momencie, kiedy otwieramy kolejny już Kongres Gospodarczy 590, kongres, który zmieniał się w czasie tych ostatnich kilku lat, tych siedmiu lat, kiedy w historii tego przedsięwzięcia, które było, to warto podkreślić, inicjatywą świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ale zrealizowaną znacznie później, zrealizowaną dzięki inicjatywie pana prezydenta Andrzeja Dudy, dzięki temu, że dostrzegł w tym pomyśle, w tym projekcie ogromny potencjał wsparcia dla polskiej przedsiębiorczości, wsparcia dla polskiej gospodarki, dla polskiej aktywności gospodarczej, dlatego aby nasze firmy, nasza gospodarka mogła się rozwijać nie tylko w tym wymiarze zamkniętym granicami naszego państwa, ale również w wymiarze szerszym. Stąd pomysł, aby ten kongres przeradzał się również w kongres regionalny, nie tylko polski, ale w regionalny kongres gospodarczy ujęty w ramy Trójmorza. Które to cementuje, skupia państwa naszego regionu. Państwa, które mają bardzo podobną historię i to nie tylko tą historię ostatnich dziesięcioleci, o których mówił pan prezydent Andrzej Duda przed chwilą tutaj z tej sceny, ale przecież ta wspólnota historii jest znacznie dłuższa. Nasza część Europy to ta część naszego kontynentu, która była opanowana przez wielkie imperia, które dławiły wolność, dławiły dążenia narodowe nas, Polaków, Czechów, Słowaków i wielu innych narodów, które tą część Europy zamieszkują. Te wielkie imperia często przez stulecia pozbawiały podmiotowości te właśnie narody. Imperium rosyjskie, austriackie, pruskie, niemieckie, tureckie podzieliły się tymi ziemiami. Ostatnie dwa wieki to czas odzyskiwania wolności. Odzyskiwania wolności i kształtowania mapy politycznej tej części Europy. Mamy świadomość, że tylko razem jesteśmy w stanie skutecznie odpowiedzieć na niebezpieczeństwa, które nad naszą częścią Europy niestety w dalszym ciągu czyhają. Ale mamy również świadomość, że tylko razem możemy podjąć skuteczną konkurencję z największymi graczami na gospodarczym, europejskim i światowym rynku. I ta właśnie świadomość dzisiaj cementuje naszą współpracę, cementuje współpracę krajów Trójmorza. To
takie doświadczenie, które jest szczególnie ważne w ostatnim czasie, w czasie wielkich kryzysów, bo jak spojrzymy na ostatnie 3 lata, to właściwie możemy powiedzieć, że żyjemy w czasie permanentnego kryzysu. Najpierw kryzysu wywołanego epidemią COVID-19, która dotknęła przecież cały świat, która obfitowała również zaburzeniami gospodarczymi w wymiarze globalnym. No i te niebezpieczeństwa, które dzisiaj czyhają tuż za naszą wschodnią granicę. Niebezpieczeństwo związane z imperializmem rosyjskim, z agresją Rosji na Ukrainę, ale ten imperializm, przecież mamy tego pełną świadomość, zagraża nie tylko Ukrainie. On zagraża nam wszystkim. Zagraża Polsce, zagraża krajom bałtyckim, zagraża Rumunii, zagraża wszystkim krajom naszego regionu. Apetyt rosyjskiego imperium, znamy to bardzo dobrze z historii, jest niezaspokojony. I dzisiaj musimy na te niebezpieczeństwa odpowiadać razem. Ale, szanowni państwo, czas wielkich kryzysów, czas wielkich wyzwań, wyrzeczeń, perturbacji to również czas wielkich szans, które możemy wykorzystać. Możemy rzeczywiście wspólnie odpowiedzieć na te szanse działaniem. Te kryzysy, szczególnie kryzys COVID-19, pokazał, jak błędną polityką było rozpraszanie produkcji po wielkich obszarach naszego globu. Jak nieprzemyślanym było szukanie kooperantów na drugiej półkuli, gdzieś w Chinach, w Azji, w innych częściach daleko oddzielonych od, lądach oddzielonych od Europy. My dzisiaj mówimy, że nasza część Europy, Polska i kraje z nami sąsiadujące, kraje Trójmorza, mogą być takim miejscem, gdzie ta produkcja może być przenoszona, gdzie ta produkcja koncentrowana wcześniej chociażby w Chinach czy w innych miejscach może równie dobrze dziać się tutaj, w Polsce, nad Wisłą, ale dziać się w Europie Środkowej. My dysponujemy dzisiaj wszelkimi atutami, żeby tych inwestorów zachęcać do przychodzenia do Polski. Zainwestowaliśmy ogromne pieniądze w infrastrukturę, szczególnie tą infrastrukturę komunikacyjną. Dzisiaj Polska dysponuje nowoczesnymi drogami ekspresowymi, autostradami, coraz lepszymi również drogami samorządowymi. Dzisiaj możemy powiedzieć, że tą infrastrukturą często nie odbiegamy już od infrastruktury krajów zachodniej Europy. Ale Polska i kraje naszego regionu dysponują również czymś, co jest niewymierne, nie da się kupić za pieniądze. Wspaniałymi, dobrze przygotowanymi do pracy ludźmi. Ludźmi chętnymi do tego, aby podejmować nowe wyzwania, aby się uczyć, nabywać nowe kompetencje, aby zaangażować się w pełni w rozwój swojej zawodowej kariery. Nasze kraje w dalszym ciągu takimi wolnymi mocami ludzkimi dysponują. I to jest również wielki atut. Wielki atut do tego, żeby rozważyć te inwestycje w Polsce, właśnie w naszym regionie. My możemy pochwalić się wielkimi firmami. Te firmy w polskich warunkach to przeważnie firmy państwowe. Widzę tutaj, i to mnie bardzo cieszy, wielu prezesów naszych polskich państwowych czempionów. Ale chętnie zaprosimy do siebie również przybyszów z zagranicy. Chętnie zaprosimy również tych, którzy chcą w Polsce obok wielkich państwowych firm i coraz bardziej rosnących również firm prywatnych, naszych rodzinnych firm, które startowały od poziomu często firmy rzeczywiście w tym dosłownie rodzinnym wymiarze, a dzisiaj są już graczami na rynkach europejskich i światowych. Zapraszamy również tych innych, tych wielkich graczy, którzy chcieliby tutaj w Polsce swoje inwestycje lokować. To jest również szansa na jeszcze mocniejszą integrację. Integrację krajów naszego regionu poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową, która już nie tylko będzie infrastrukturą narodową, ale ponadnarodową, i proponujemy i realizujemy tego typu rozwiązania, chociażby w postaci Via Carpatii, tego kręgosłupa komunikacyjnego w naszej części Europy, który połączy kraje bałtyckie z Grecją i po drodze wszystkie leżące kraje, również za pomocą tych odnóg, tych żeber, które biegną od tego kręgosłupa. To spowoduje, że będziemy bliżej, będziemy ze sobą bliżej, będziemy również mogli dużo
lepiej, szybciej i bezpieczniej transportować towary, a tym samym również stwarzać dobre perspektywy dla inwestorów, ale te inwestycje infrastrukturalne to również inwestycje we wspólne połączenia energetyczne, we wspólną energetyczną infrastrukturę. Dzisiaj chyba nikomu z nas nie trzeba tłumaczyć, jak to jest ważne, jaki to ma wpływ na nasze bezpieczeństwo. Dzisiaj, kiedy stoimy w obliczu kryzysu energetycznego, a właściwie to już ten kryzys energetyczny w wielu obszarach mamy i on od wielu miesięcy już jest faktem, bo przecież gwałtowny skok cen gazu to nie jest coś, z czym borykamy się od ostatniego czasu, tylko to jest już coś, z czym borykamy się od wielu miesięcy. W tej chwili perturbacje z dostawami gazu rosyjskiego do Europy stwarzają nowe perspektywy i my musimy na te zagrożenia odpowiadać wspólnie. Dlatego cieszę się, że kraje naszego regionu inwestują w inne źródła energii, w tym w energetykę jądrową. Tutaj nasze polskie firmy są liderami. Orlen, KGHM, dzisiaj za chwilę dołączy Enea do tych firm, które w energetyce jądrowej widzą przyszłość, ale nasze firmy również inwestują w energetykę odnawialną, szukają dzisiaj alternatywy dla tych surowców energetycznych, które wydawało się w poprzednich latach, w poprzednich dziesięcioleciach zapewniają bezpieczeństwo Europy, a dzisiaj okazuje się, że bardziej są narzędziem politycznej agresji, bardziej są narzędziem szantażu niż rzeczywistym gwarantem bezpieczeństwa. Budujemy również wzajemne połączenia energetyczne, chociażby ostatnio z udziałem pana prezydenta Andrzeja Dudy otwierane było takie połączenie Polski z Litwą. Dzisiaj mamy te połączenia z większością naszych sąsiadów. Budujemy gazoporty. Chcemy, aby była to infrastruktura, która będzie służyła nie tylko jednemu krajowi, ale szerzej krajom regionu. Tak widzimy nasz gazoport w Świnoujściu, tak widzimy ten planowany przez nas gazoport w Gdańsku. Takim gazoportem dzisiaj jest już litewska Klaipėda, która służy nie tylko krajom bałtyckim, ale również Polsce. To jest właściwa droga. Będziemy tą drogą podążać. Szanowni Państwo, kryzys, który nas dzisiaj wszystkich dotyka, ma oczywiście wymiar, który dotyka i firmy, i gospodarki, i dotyka również obywateli, czy to w postaci inflacji, czy braku niektórych towarów, konieczności oczekiwania na zakup niektórych towarów. To, można powiedzieć, zjawiska, z którymi wydawało się, rozstaliśmy się na zawsze, o których istnieniu zapomnieliśmy. Ta inflacja jest oczywiście zjawiskiem dzisiaj globalnym, nie tylko polskim. Inflacja, wysoka inflacja w krajach Unii Europejskiej, w Europie, ale również rekordowa inflacja w Stanach Zjednoczonych, w innych krajach. To jest dzisiaj poważne zagrożenie dla gospodarek. Również spowolnienie gospodarcze globalnie z 5,7% do nieco powyżej 2%. No w Polsce to spowolnienie na razie jest może mało odczuwalne, ale w wielu krajach już jest bardzo dotkliwe. To są dzisiaj sprawy, o których będziemy dyskutować tutaj na kongresie, o tym, jak odpowiedzieć na te wyzwania, jak utrzymać inwestycje, bo te inwestycje są niezwykle ważne. Spółki Skarbu Państwa tutaj są liderami również tych dużych inwestycji realizowanych w naszym kraju. Obok inwestycji rządowych, tych infrastrukturalnych, to jest ten duży drugi obszar inwestycji. Wspomagamy również inwestycje samorządowe poprzez liczne fundusze, które uruchomiliśmy, fundusze rządowe, które uruchomiliśmy dla samorządów. Chcemy, aby przełożyło się to na taki efekt, iż przez ten trudny czas przejdziemy z takimi zminimalizowanymi stratami, że uda nam się w miarę suchą stopą, może nie całkiem suchą, ale w miarę suchą stopą uda nam się przez ten okres przejść. Liczę, że tutaj, na tej sali, na tej głównej scenie, ale również w panelach, które będą odbywały się równolegle, tych dyskusji nie zabraknie i tych dobrych diagnoz, które będą padały, nie zabraknie. Ta dyskusja jest nam dzisiaj potrzebna. Dyskusja pomiędzy politykami, ekspertami, praktykami, czyli państwem, którzy zarządzacie dzisiaj firmami i stykacie się z tymi realnymi problemami, że uda się w trakcie tych dyskusji znaleźć najlepsze rozwiązania.
dla naszych firm, dla naszej gospodarki, dla naszego społeczeństwa. Bo dzisiaj polskie społeczeństwo liczy na nas wszystkich, tak jak tutaj jesteśmy, liczy na kierownictwo państwa, że znajdzie właściwe rozwiązania i te właściwe rozwiązania wdroży w życie i wiele z takich rozwiązań wdrażamy, odpowiadając na bieżąco na te zagrożenia i tak jak chociażby w czasie kryzysu pandemicznego uruchomiliśmy tarcze antykryzysowe, które uratowały tak wiele polskich firm i można powiedzieć uratowały polską gospodarkę przed głębokim wstrząsem. Tak dzisiaj również takie rozwiązania przyjmujemy, ale polskie społeczeństwo liczy właśnie również na to, że polskie firmy nie poddadzą się tym problemom, że będą szukały możliwości dobrego działania, ale będą szukały również takiej możliwości działania, która będzie społecznie akceptowalna. I o to chciałem również z tego miejsca zaapelować do przede wszystkim prezesów i zarządu spółek Skarbu Państwa. Tak jak Państwo zawsze kierowaliście się tą społeczną wrażliwością. Zawsze, kiedy trzeba było stanąć do pomocy. Tak było, kiedy w trakcie epidemii koronawirusa trzeba było wesprzeć działania państwa chroniące zdrowie i życie Polaków. Wtedy spółki Skarbu Państwa były na pierwszej linii frontu. Wtedy podejmowały produkcję, która przecież nie była ich właściwą produkcją. Podejmowały produkcję płynu dezynfekującego, podejmowały produkcję maseczek wtedy, kiedy brakowało wszystkiego, szczególnie w tym pierwszym okresie. Spółki Skarbu Państwa były pośrednikami w zakupie tych jakże poszukiwanych wtedy w wymiarze globalnym produktów, które, powtarzam jeszcze raz, ratowały zdrowie i życie Polaków. Dzisiaj spółki Skarbu Państwa również są na pierwszej linii pomocy Ukrainie i uchodźcom z Ukrainy w Polsce. Ogromne środki, które zaangażowane zostały na ten cel, nie zostaną zapomniane i są na pewno doceniane. I dzisiaj mamy każdego dnia możliwość mieć dowody wdzięczności ze strony obywateli Ukrainy, którzy znaleźli w Polsce schronienie i z tej pomocy korzystają, ale korzystają również tam, na miejscu, gdzie dzięki polskim firmom dociera pomoc. Ale dlatego ośmielam się prosić Państwa, bo wiem, że ta wrażliwość społeczna jest, żeby w tych trudnych czasach, kiedy bardzo wielu Polaków dźwiga ogromne ciężary rosnących cen paliwa, cen energii, cen rosnącego oprocentowania kredytów, żeby nastawić się na takie podzielenie się tymi ciężarami. Oczywiście wiem, że firmy muszą zarabiać, to jest państwa misja, ale żeby mieć na uwadze również to, że to nie jest czas na to, aby maksymalizować zyski, tylko to jest czas na to, żeby połączyć się pewną solidarnością z własnymi klientami. Z klientami, którzy przecież dla każdej firmy są największym dobrem, bo żadna firma nie może funkcjonować wtedy, kiedy nie ma klientów. To jest taka symbioza bardzo ścisła i myślę, że dająca prawo do tego, aby pomyśleć właśnie o tym, że trzeba w tym trudnym momencie również stanąć czasami po tej drugiej stronie i tak działać, aby również tych klientów przy sobie zatrzymać teraz i na przyszłość. Szanowni Państwo, życzę dobrych obrad, życzę bardzo owocnych dyskusji, wielu takich dobrych, często może nieoczywistych diagnoz, bo przecież gdybyśmy wszystko wiedzieli, jak odpowiadać na te wyzwania, to pewnie takie kongresy nie byłyby potrzebne, a one są właśnie organizowane po to, żeby stworzyć płaszczyznę do dobrej dyskusji. Bardzo dziękuję organizatorom za tą możliwość. Życzę Państwu jeszcze raz dobrych obrad i dziękuję za to, co polscy przedsiębiorcy, polskie firmy robią dla Polski, dla polskiego społeczeństwa i życzę, żeby tego powodzenia w tym trudnym okresie, który nas wszystkich doświadcza, nie zabrakło również w przyszłości. Dziękuję. Wiceprezes Rady Ministrów, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, bardzo pięknie dziękujemy za to przemówienie i za te ważne słowa. Drodzy Państwo, a już za moment na tej scenie wydarzenie, które dowodzi, że właśnie w czasie kongresu 590 słowa przeradzają się w czyny. Będzie to wydarzenie z zakresu i dotyczące energetyki jądrowej w naszym kraju. Pozostańcie Państwo z nami.